W naszym domu jest najbardziej jadowity pająk w Polsce. Jest! Jaki to gatunek, Marlena? Kolczek zbroi. Bo nas domu tylko dwa dni. Słuchajcie, on sobie ubił gniazdko pod tym kranem, pod ścierką. Wziąłem ją tylko, żeby przetrzeć. A on tu się... Kochani, przedstawiam wam Beatkę. No zobacz, Marlena, nie bój się. Beatka jest taka słodka. No, dziewczyny już się poznają. Zobaczcie, jaka piękna. Patrzy na mnie tymi ośmioma oczkami. No weź, zostawmy ją. Kupimy jej terrarium, będziemy ją karmić. Zawsze chciałem dostać pająka. Dostaniesz tu zaraz laczki. Ale za co? Bo wyczytałam, że one lubią długą trawę, a kto nie kosi naszego trawnika? Ale kochanie, przyjdzie nam się dwóch łowców w domu. Ta poluje na kwiatki, a ta będzie polowała na mole. Nie bój się, nikomu cię nie oddam. Zbieraj się, idziemy wypuścić Beatkę. Nie. Przyszliśmy na pobliskie polany i myślę, że tutaj Beatka będzie czuła się najlepiej. Daj ją na ten konar tutaj. Jezus Maria! Zabiłeś Beatkę właśnie. Gdzie jest Beatka? Szukaj Beatki! Beata, gdzie jesteś? Słuchajcie, znaleźliśmy Beatkę. Czmychła tak szybko, że nie zdążyliśmy jej nagrać. I jesteśmy wolni od pająków. Ty zobacz, Marlena. Kociszcze! Czemu do ciebie przyszło to kociszcze? Bo mnie koty bardziej lubią. Wiesz, co jest najlepsze? Że właśnie sprawdziłem, jak wyglądają małe kolczaka zbrojnego. I pamiętasz tego pająka małego, którego wczoraj widziałem? No taki przeżyczysty. No, to było dziecko Beatki. Będziemy mieli całą chmarę. Wyprowadzamy się.